To musi iść do ciebie, a całe tamto się pomoże. Dobra. To będzie tu, a tą całą skrzynkę muszę zanieść tam. Dobra, no to tak będzie, bo muszę całą tą skrzynkę przenieść w takim razie tam, nie? To wyłączyć. Tu wyłączyć. Nie. Teraz po prostu jedziemy w tym czasie, jeśli ja tam, nie? Tam, nie? Tak, no to jest to. Aha, dobra, no to jest to. 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 Tutaj? To do dwójki? Nie, to ten, ja to po prostu całą tą skrzynkę tam zaniosę i tyle, nie? Dobra, to musi tu zostać. Ja, ale jest włączone, tak? Tak. Tam nie jest podłączone włączone. Zaraz na tym wyłączenie jest tam zaniosę. Jest urządzenie. Wszystkich tych, którzy dzisiaj nastawiamy tutaj w Radomkowie się pojawiły, którzy dzisiaj nastawiamy w Radomkowie. Pracują, bo przecież niestety nasza... Będziesz nagrywać też, tak? Żebym dostał kartę? Dzięki. ...są zamknięte dla publiczności, ale witam wszystkich tych, których obowiązki dzisiaj nastawiamy tutaj ściągnęły. Za chwilę będziemy świadkami na mistrzostwo Polskiej Ligi Śląskiej drugiej pierwszej pomiędzy Ruchem Radziankowa z Zeniczem Kłobów w meczu dwóch drużyn, które w tej chwili są sąsiadami w organizacji ostatnio 6 i 7 miejsce, mając tyle samo punktów. Dobra, w składu dzisiaj nie damy. Czyli 27 i nawet taką... Te składy już nie, bo już nie zdążyłem razy. To było zamieszane. Tak naprawdę, jak to się mówi, gramy tylko utrzymanie nawet na 6 punktów. Starcie bezpośrednio sąsiadów w tabeli. W tej tabeli liderem została Zawierciańska Warta, która w 18 kolejkach w 14 meczach zdobyła 38 punktów. Raków Częstochowa ma tych punktów 37, rezerwa Rakowa oczywiście. Szczunia Kosztowy 35, również Unia Dąbrowa Zawicza. I potem zaczyna się strefa środkowa tabeli, Szczakowianka Jaworzno 28 punktów. I tak jak powiedziałem, Znicz i Ruch, a więc uczestniczy dzisiejszego meczu punktów 27. Szybciutko przed wyjściem jeszcze obu drużyn na Morawę. Składy na dzisiejsze spotkanie drużyna naszych gości. Znicz Szkołówka w następującym zestawieniu. Wraz z numerem pierwszym Artur Kowalczyk, z piątką Karol Kawczyk, z dwójką Patryk Lach. Z numerem 16 Karol Tomczyk, z numerem 15 Paweł Bartoszek, z numerem 19 kapitan drużyny Łukasz Knieć, z 8 Maciej Obodecki, z numerem 84 Kacper Kokoszczyk, z 22 Jakub Sosin, z 7 Maciej Wolski i z numerem 10 Alan Jaworski. Trenerem zespołu gości jest pan Tomasz Łuszczyk, kierownikiem drużyny pan Marcin Sroka. Żółto-czarni, czyli gospodarze Rubeżanków dzisiaj w następującym zestawieniu w bramce numerem 27 Rafał Strzelczyk, z trójką Patryk Wnuk, z czwórką Kamil Banaś, siódemka to Kamil Kopecz, ósemka Kevin Rocki, jedenastka Andrzej Pieszczuk, numerem 17 kapitan drużyny Marcin Czcionka, 22 Bartłomiej Dziarzyński, numer 24 Daniel Pietrycha, 25 Tomasz Harbata i 26 Michał Szromek. Trenerem zespołu gospodarzy jest pan Marcin Dziewulski, asystentem trenera Marcin Panoniko, trenerem bramkarzy Jacek Jankowski, kierownikiem drużyny Zbigniew Solik, fizjoterapeutą Marsza Mąciwa. Dzisiejsze spotkania poprowadzi kilka biegów reprezentujących kolegów sędziów pod okręgu Katowice, jako główny pan Bogdan Drobot. Asystować mu będą na linii Grzegorz Szymanek i Rafał Czemkę. Przypomnę jeszcze, drodzy Państwo, że jesienią w Słowówku gospodarze wygrali 4-1. Już po 18 minutach, który prowadzą 3-0. Wygrali również mecz poprzednich sezonów, w drugiej sesji wygrali 1-0. Działa, tak? No, to ja już to puszczam, będzie z dziękiem. Z powodu oczywiście działania w pandemii i zamkniętych swoich stadionów nie gościli, także jest to pierwsza wizyta Znicza tutaj w Radziankowie, no i pierwsza okazja ruchu do wygranej z tym rywalem na miejscu czwartoligowych. Tutaj kurwa 16. Lub, patrzę, Gebel, 20.
Tradycyjnym reżimie sanitarnym w każdym goście. Jako pierwszy na górę będę pozwała, za chwilę już powitamy również pastoraża. Давай!
Cały czas? Daj na najniższe OFP. Na niższą jakość sobie. Yeah.
Abbiamo cercato di usare Dzień dobry.
Oh!
Thank you.
Gołki! Kurwa, nareszcie. Żółtą kartą ze zespole gości ukarany został grający z numerem 84 Kacper Poszczyk. Thank you.
Thank you.
Pierwsza część gry, że Państwo została przez arbitra przedłużona. To najmniej jedna minuta. Juniorzy starsi jako pierwsza kategoria wiekowa wrócili do młodzieżowych rozgrywek ligowych. Broniąca miejsca w najwyższej klasie rozgrywkowej w województwie ekipa Cidrów na przywitanie wiosny mierzyła się z wymagającym rywalem Górnikiem Zabrze. Mecz, zwłaszcza w pierwszej fazie, nie obfitował w zbyt wiele okazji bramkowych po obu stronach boiska. Gospodarze szansy na objęcie prowadzenia szukali głównie w stałych fragmentach gry. Goście próbowali uderzeń przede wszystkim z dalszej odległości. W 23 minucie taką właśnie próbą formę Krystiana Mitasa sprawdził Paweł Bożencki. 8 minut później golkiper Cidrów popisał się świetną interwencją po strzale Jakuba Smolenia. Raptem kilkadziesiąt sekund później po rzucie rożnym dla przyjezdnych skuteczną interwencją na linii bramkowej swój zespół od utraty gola ratował Szymon Rybak. A później to Radzionkowianie otworzyli rezultat widowiska po rzucie rożnym. Celnym uderzeniem popisał się Kacper Zalewski i było 1-0 dla żółto-czarnych. Taki rezultat utrzymał się do przerwy. Po zmianie stron goście szukali sposobności na przedostanie się pod bramkę Krystiana Mitasa, ale bramkarz Ruchu długo nie miał zbyt wielu zajęć między słupkami. Wyjątkiem była 52. minuta, kiedy po uderzeniu Bożenckiego Mitas na raty, ale z powodzeniem ratował się przed utratą gola. W 72. minucie po długim zagraniu od bramkarza Ruchu błąd przed swoją bramką popełnił Kamil Całka. Obrońca Górnika stracił piłkę, a później faulował wychodzącego na czystą pozycję Szymona Matyska. Decyzja sędziego mogła być tylko jedna, czerwona kartka dla gracza trójkolorowych. Wydawało się więc, że grający z przewagą jednego zawodnika Radzionkowianie poradzą sobie z obroną korzystnego rezultatu. Tym bardziej, że Zabrzanie, choć byli ambitni, ciągle nie potrafili stworzyć sobie klarownej okazji do tego, by wyrównać stan gry.
Również podopieczni trenera Michała Meissnera nie znajdowali sposobu do tego, by sprawdzić umiejętności bramkarza Górnika Zabrze. W 93. minucie spotkania przyjezdni mieli wrzut z autu, po którym piłka trafiła pod nogi zupełnie niepilnowanego Kacpra Borkowskiego, a ten rzutem na taśmę doprowadził do remisu. Ruch Radzionków na przywitanie ligowej wiosny remisuje w Lidze Juniorów Starszych z Górnikiem Zabrze 1-1. Głowy do góry, bardzo dobre spotkanie w wykonaniu naszego zespołu. No szkoda tej bramki, bo w 93 minucie po wyrzucie z autu no nie powinno nam się przydarzyć. Chłopcy zasłużyli na wygraną. Całą rundę tutaj przygotowawczą, ten sezon przygotowawczy, ten okres poświęciliśmy na grę defensywną. No i dzisiaj to wyglądało tak, jak sobie gdzieś tam nakreśliliśmy i tak, jak tego chcieliśmy. No tak, ostatnio poświęciliśmy trochę nad stałymi fragmentami, trochę pracy nad stałymi fragmentami. No i to zaowocowało bramką. No nie ukrywajmy, że Górnik ma dobrą młodzież i to jest takie top topów w polskiej piłce, a my walczyliśmy jak równy z równym. Szkoda tego, że nie, tak jak powiedziałeś, że nie udokumentowaliśmy tej przewagi jednego zawodnika bramką, bo wtedy łatwiej by się grało i ta końcówka by nas nie zaskoczyła. Na pewno każdy punkt trzeba szanować. Tak jak mówiłeś, tutaj chcemy zostać w tej lidze, no bo nie ukrywajmy, że poziom A1 jest solidny i fajnie przygotowuje chłopaków do gry w pierwszym zespole. Punkt szanujemy, ale z przekroju meczu, z perspektywy spotkania, no na pewno zostaje troszeczkę niedosyć, bo tak jak mówiłem wcześniej, chłopcy zasłużyli na te 3 punkty, bo dali kawał serducha na Murawie. Wychowankowie SMS-u Radzionków odgrywają coraz ważniejsze role w dorosłej drużynie Cidrów. Ubiegłej jesieni w ekipie trenera Marcina Dziewulskiego zagrało 5 piłkarzy ukształtowanych przez szkoleniowców szkoły z Radzionkowa. Łącznie we wszystkich rozgrywkach spędzili na boisku 3100 minut, zdobyli 22 gole i zanotowali 8 asyst. Taka była idea współpracy KS-u Ruch Radzionków, drużyn seniorskich i juniorskich, z UKS-em Ruch Radzionków oraz z uczniami Szkoły Mistrzostwa Sportowego Radzionków. To wszystko nabiera tempa, coraz większa grupa wychowanków jest w kadrze, a coraz więcej też z tych chłopaków ma możliwość już gry w pierwszym składzie. Część wychowanków dopiero zaczyna swoją przygodę z seniorską szatnią, inni pomału stają się jej kluczowymi ogniwami.
Do tego grona można zaliczyć Michała Szromka. 18-letni napastnik tylko w lidze zdobył 9 goli, 6 kolejnych dołożył w zmaganiach pucharowych, a swoją postawą i liczbami zyskuje zaufanie trenera Dziewulskiego. Trenera, który jako szkoleniowiec prowadził go również w zespołach juniorskich, co znacznie pomogło w płynnym wprowadzaniu zdolnego snajpera do dorosłej ekipy. Michał Szromek jest takim typowym naszym wychowankiem. Od pierwszych swoich kroków piłkarskich jest w Radzionkowie. Tutaj zaczynał, przeszedł przez wszystkie szczeble drużyn młodzieżowych. Jest w pierwszej drużynie, w seniorach. Bardzo dobrze się prezentuje, jest najlepszym strzelcem zespołu, co pokazuje, że ta droga obrana przez też chłopaków jako wychowanków jest całkiem dobrym krokiem. Michał już był za moich czasów, jeszcze 3 lata temu już raczkował w pierwszej drużynie. Później przy następnych trenerach dostawał minuty, tych minut miał coraz więcej. Przychodzi moment, gdzie jako 18-19-latek jest myślę już okrzep, zebrał doświadczenie, popełnił mnóstwo błędów, dzięki temu stał się naprawdę bardzo mocno wartościowym zawodnikiem. Już kilka lat, bodajże 3 lata wchodzę do tej drużyny i od bodajże roku już stanowi jakąś tam ważną postać i zaczęto na mnie stawiać od trenera Koczego i tak zostało do teraz i odgrywam właśnie, tak jak mówiłem, już większą rolę w tej drużynie. Ma jeszcze mega, mega duże możliwości i ja jestem przekonany, że jakby go gdzieś wystawić na poziomie pierwszej czy drugiej ligi, to nikt by nie widział żadnej różnicy, że to jest zawodnik z czwartej, bo przed nim jest naprawdę duża przyszłość i nie boję się tego powiedzieć. Mając w pamięci zawodników, z którymi trenowałem, a którzy gdzieś tam w piłce ligowej dalej funkcjonują. Ten proces, który u Michała się sprawdza, chcemy też wdrożyć wśród innych chłopaków, gdzie przyglądamy się im coraz mocniej, dajemy więcej minut, docelowo, żeby za jakiś czas mieć podobny potencjał, jak u Michała zyskaliśmy. Nieco inaczej wyglądał proces wprowadzania do zespołu Szymona Siwego. 17-latek latem dość niespodziewanie przebił się do drużyny żółto-czarnych i już na inaugurację wybiegł w wyjściowym składzie przeciwko Sząbierkom w Bytomiu. Szymon Siwy dołączył do nas z Tarnowiczanki i tutaj prowadziliśmy Szymona razem z trenerem Marcinem Paździorem. Później Szymon trafił pod skrzydła trenera Marcina Panońko i tak już od dosyć długiego okresu jest u nas w Radzionkowie, więc na pewno też utożsamiamy się z tym, że wychowywał się w dużej części u nas. Tutaj też ja jako trener spoglądam na to, też tak osobowościowo patrząc na tryb, jakim te chłopaki, warunki, w jakich żyją, jakich dorastali, jakie mają wsparcie, jak funkcjonują. Szymon Siwy jest typem zawodnika bardzo mocno samodzielnego już od kilku lat, dlatego ta samodzielność z dojazdem na trening, gdzie wiem jak daleko ma na trening, on to robi już od 6-7 lat bez większych problemów, pokazuje, że jest bardzo odpowiedzialną osobą i jak na swój wiek bardzo zorganizowaną, a ta organizacja wewnątrz głowy Szymona pokazuje, że jest duża jakość i odpowiedzialność na boisku. Pierwsze treningi miałem bodajże pod koniec rundy ubiegłego sezonu, ale to były chyba tylko 2 i teraz po tej kwarantannie, po tej pandemii, po tym lockdownie, przyszedłem na pierwsze treningi i trener postanowił, że zostaje i potem podpisałem kontrakt i tak to się potoczyło. Przed tą rundą na pewno nie spodziewałbym się, że będę aż czy legał w pierwszej drużynie. Myślałem, że będę właśnie w juniorach ciągle legał i ewentualnie zahaczał o jakieś tam minuty tutaj, a okazało się, że zagrałem bardzo dużo minut, kilka razy znalazłem się w podstawowym składzie i to mnie bardzo cieszy. Jest bardzo pokornym chłopakiem, ale zna swoją wartość, wierzy w swoje umiejętności i gdzieś to fajnie przekłada na mecze ligowe przede wszystkim. Nie ma co ukrywać, że jest to dopiero jego pierwszy praktycznie rok w seniorskiej piłce i te schody będą cały czas szły do góry, ale wierzę, że Szymon sobie z tym poradzi i na pewno gdzieś wypłynie wyżej niż czwarta liga. Mam nadzieję, że to z Ruchem Radzionków, a jak nie, to w innym klubie. Szromek i Siwy stają się przykładami dla rówieśników i młodszych kolegów. Sztab szkoleniowy Ruchu stale zaprasza wychowanków na treningi dorosłej drużyny. Nie boi się na nich postawić, a sprawę ułatwia fakt, że pierwsze kroki na ligowych boiskach pomagają stawiać starsi gracze Cidrów. Jesteś akceptowany pod każdym względem. Jeśli się nie, po prostu wystarczy się nie wychylać, pokazywać swoje na boisku, jeśli sprzedasz swoje umiejętności, to każdy tutaj weźmie cię pod ramię, zamieni z tobą słowo. Wydaje mi się, że szatnia mi przyjęła całkiem spoko, całkiem fajnie. Czuję się teraz już niej całkiem swobodnie. Na początku było ciężko, ale teraz już jest coraz lepiej. Młodzi wchodzą, biorą co swoje i chcą grać. I to też jest fajne, bo nikt tu nie jest gdzieś tam za zasługi, tylko po prostu przychodzi, walczy o swoje i skakuje i ciągnie ten, tak brzydko powiem, ten Ruch Radzionków do przodu
razem ze starszyzną. Muszą być ciepło przyjęci, szatnia w Radunkowie musi żyć i ta starszyzna, która jest właśnie, musi ich wprowadzać. To jest jeden z takich tematów, wartości, które tutaj mamy. Każdy młody zawodnik ma swoje sprawy do ogarnięcia w szatni, czy to są piłeczki do napompowania, czy przygotować sprzęt trenerowi na trening. No to jest naturalna i kolej rzeczy, i to nie tylko gdzieś tam w drużynie seniorskiej, ale na boisku rola tych zawodników nie jest wprowadzana, że to jest młody, ma zrobić to tamto, tylko jest po prostu pełnoprawnym zawodnikiem pierwszego zespołu i tak też uczestniczy w treningu, czy to w grach, czy w każdym ćwiczeniu. A w treningach liczba młodych stale rośnie. Kadra w coraz większej mierze jest zasilana adeptami radzionkowskiej SMS, którzy miejsce dostają jednak wyłącznie za umiejętności i piłkarską jakość, a nie status wychowanka. Podstawą jest to, żeby ci chłopaki wyróżniali się w swoich rocznikach, będą się wyróżniali u siebie, no to z automatu my będziemy chcieli się dać im w postaci wyróżnienia, zapraszali ich na trening. I już jest grupa zawodników z rocznika 2004-2005, której się przyglądamy, z której rozmawiamy już ze szkołą, z UKS-em, z władzami, czy z trenerami danych roczników, który z tych zawodników się wyróżnia i taka drobna forma nagrody, wyróżnienia, żeby się pojawić na treningu pierwszej drużyny, żeby ci zawodnicy poczuli taką formę, to może emocji, może presji, ale docelowo, żeby poczuli się ważni i znaleźli sens swojej pracy w grupach młodzieżowych, bo tam właśnie robią największą robotę, a my doceniając właśnie ich wkład, zapraszamy ich do nas. Na pewno każdy młody ma okazję tutaj przyjść na trening, się pokazać, kto się dobrze... A bramkę zdobył nasz kapitan, grający z numerem 17, Marcin Szczurka!
miał jeszcze. Drodzy Państwo, żółta kartka, ukarany nam grający z numerem 4 w zespole gospodarzy Kamil Banaś. Yeah!
Teraz jest. Słabo na niego dają.
żółtą kartką ukarany zagrający z numerem 9 zespołu gospodarzy Kamilny Bohater Ludwiga. Drodzy Państwo, 68 ustęp do meczu. Dziękujemy za występ w dzisiejszym tym meczu w spotkaniu Kamilowi Bartaszowi oznaczonego numerem 4 oraz Patrykowi Wójtowi z numerem 3. Ich miejsce zaś witamy na murawie z numerem 18 Szymona Turczyna oraz z numerem 16 Szymona Cicheckiego.
Co ty robisz?
Szanowni Państwo, wiedzy, ale że są gości boisko opuszczają z numerem 8 Maciej Obodecki, a z numerem 22 Jakub Kosin. W ich miejsce zaś wchodzą na murawę z numerem 6 Szymon Jóźwiak oraz z numerem 20 Miłosz Bielecki. Drodzy Państwo, zgrana w zespole gospodarze. Dziękujemy za udział w dzisiejszym meczu Michałowi Szronkowi. Michał Szronek, numer 26, chodzi z Murawy. A witamy na boisku z numerem 20, Roberta Wojsyka. Thank you.
Żółtą kartkę, drodzy Państwo, upominamy zespole gospodarzy Kamil Kochę, trający z numerem 7. A w tej chwili mamy dwie znane zespole gości. Boisko opuszczają z numerem 84 Kacper Kokoszczyk oraz z numerem 7 Maciej Wolski. Ich miejsce zaszkodzą ma murawę Dawid Korczak numer 4 oraz Dawid Wojtek numer 9. Thank you.
Państwo, robimy do regulaminu na 90 minut do liczu, co najmniej 3 minuty. Drodzy Państwo, zmiana w zespole gospodarzy. Dziękujemy za udział w spotkaniu z numerem 22 Bartłomiejowi Gwiaździńskiemu. Na murawę zaś chodzi z numerem 23 Szymon Siwy. Szymon Siwy, który przed chwilą wszedł na wojsko, ukarany został przez arbitra żółtą kartą. Szymon Siwy grający z numerem 23 w zespole gospodarzy. Drodzy Państwo, po bezbramkowym się z Sobierkami dwa tygodnie temu wciąż Rozradzianków bez straty gola, ale tym razem bramkę strzelił. 1-0. Rozradzianków pokonał z Liczkowu złotą bramkę kapitan naszej drużyny Marcin Ksiąka to był. Rafał Strzelczyk wciąż nie pokonany tej wiosny i oby tak zostało do końca tej wiosny. Ruch Raziąków 1-0 z Liczem Kłobuck wygrał. Dziękujemy bardzo zawodnikom obu drużyn. Dziękujemy sędziowskiej trójce. Drodzy Państwo, za tydzień wielką sobotę piłkarze roku wyjazdowe spotkanie w Świętopolicach z miejscowym Śląskiem zagrają. A my tutaj zapraszamy wszystkich 10 kwietnia za dwa tygodnie naszym rywalem zespół Grodzka Pędzin. Drodzy Państwo, to ostatnia okazja przed świętami, a więc chyba wypada zdrowych, pogodnych. Zdrowia przede wszystkim, pogodnych świąt życzeń i oby jak najszybciej objąć to jak najszybciej.